Czyli Adam, pierwsze pytanie. Zakładam, że mam rację, że większość osób źle siedzi. Czy to jest prawda? Generalnie większość biurowców źle siedzi. I tutaj będzie takie pewne zaskoczenie to, co powiem, ale nie z racji, że używa złego krzesła, nie ma podpartych nóg pod biurkiem albo nie ma odpowiedniej wysokości monitora, bo to wszystko oczywiście jest ważne, bo to jest w statyce. I wszelkie udogodnienia, tak jak piłki, jak one się nazywają, te takie duże. Piłki bosu? Nie, gimnastyczne chyba. Piłki gimnastyczne, bosu, piłki małe. Piłki gimnastyczne. No to właśnie one, to są fajne urozmaicenia, ale zapominam o jednej podstawowej rzeczy. Zanim do niej jeszcze przejdę, to chciałbym zwrócić uwagę na fakt, że od kiedy mówimy o człowieku, jako istocie, która myśli, która działa, jako członek kultury, członek społeczeństwa, to on siedzi. Zakładamy, że myśli. Tak, to on siedział. Uproszczenie. To on siedział. Siedzenie nam towarzyszy od zawsze, więc i ludzie siedzieli w różne, na różne sposoby. Ja na przykład w jodze jest taka pozycja girlandy. Bardzo lubię, ona fajnie otwiera biodra. Aż sobie sprawdzę. Aż no, jest bardzo spoko. To przed operacją wyrostka to stosowałem na potęgę. I wiesz, i siedzimy zawsze. I to nie, i nawet była przeprowadzona taka jedna wielka metaanaliza, w której a propos bólu kręgosłupa. Siedzenie nie powoduje bólu kręgosłupa. To, co się mówi, że o, zbyt izometria, źle, bo mówi, ja przynajmniej miałem zajęcia z ergonomii, powinno siedzieć się w sposób taki, że cały ciężar jest oparty na guzach kulszowych, kręgosłup prosty, łopatki spięte, wiesz, znasz to wszystko, nie? To jest obcykane. Mhm. Ale powiedz mi, kto usiedzi w taki sposób przez 6 godzin? No, raczej nikt. Mało kto na pewno. To jest mało możliwe. Więc każda teoria jest super na 15 minut, bo ciało samo chce ruchu. I to jest właśnie to meritum, do którego dążyłem. Mianowicie sposób siedzenia nie jest aż tak ważny. To jest dodatek. Najważniejsze jest to, abyśmy się ruszali podczas tego siedzenia, bo ciało nie jest przyzwyczajone do ciągłego utrzymywania jednakowej pozycji. Można spojrzeć na tych żołnierzy w Korei Północnej, wiesz co, nie wiem czy widziałeś, kiedyś było taki, chyba na Wiedzy Bezużytecznej, jak jeszcze lajkowałem na Facebooku, mieli tutaj wbite szpilki i oni po prostu utrzymywali non-stop równą pozycję jak wojskowy. To nie jest dla nas naturalne. Zobacz, ja się cały czas ruszam, ty tak samo, Kuba, przecież cały czas się ruszamy, tu się pobujasz na krześle, to jest wszystko potrzebne, abyśmy uaktywowali pompę mięśniową, pompę żylną, aby ten krwiobieg cały czas był pobudzony, aby ten układ nerwowy dostawał jakiś bodziec, nie? Czyli jak się wiercimy na krześle, to jest, można powiedzieć, że to jest dobre dla nas? Że takie małe ADHD jest dla nas tak, okej? Tak, fajne? Tak, tak.